Pierwszy dzień wiosny już dawno za nami, ale dopiero od kilku dni możemy cieszyć się w pełni z jej uroków, przyjemnych dwucyfrowych temperatur i słonecznej pogody. Czy lubi pan wiosnę? A kto nie lubi, pani kochana? Wiosna jest piękna. Zieleń, świeże powietrze. Na pewno lubię. Wszystko rozkwita, człowiek jest inny, śmieje się. Mam alergię, muszę brać zastrzyki, ale tak ogólnie to w porządku, wraca radość życia. Nawet mi się chce chodzić do pracy. Wydaje mi się, że wszyscy dostają energii więcej, nie? Także każdy ma takiego kopa, żeby się dobrze bawić, nie? Także jest dużo zmian. To jest jakieś odrodzenie znowu od nowa, a szczególnie po tej pandemii takiej ostrej. To dobrze jest być na dwór. Wszyscy chyba to samo odczuwają, że są trochę radośni, bo to trochę inaczej patrzy się na świat. Oczywiście musi też dopisać pogoda. To chęć do życia w ogóle. Całkiem inaczej na psychikę wpływa słoneczko. W ogóle nadzieja na cieplej, cieplej. Uwielbiam, ponieważ wszystko budzi się do życia, jest dużo słońca, jest pozytywny nastrój. Wiosną pojawiają się pąki na drzewach, także wszystko zaczyna kwitnąć. Piękne zapachy unoszą się w parkach. Człowiek może zaobserwować, jak wszystko pięknie wyrasta, kwitnie, kwiatki różne, nie? No i w ogóle dookoła, no i ludzie są bardziej tacy sympatyczni i nastrojowo nastawieni, nie? No bo wiadomo, zima to człowiek jest skulony. Uwielbiam, bo jest cieplutko, wszystko zaczyna kwitnąć, robi się pięknie i chce się żyć. Myślę, że to jest ulubiona moja pora roku. Urodziłem się nawet na wiosnę. Wiosna zalet ma naprawdę sporo i nie sposób wymienić wszystkie z nich. To czas, w którym nie tylko przyroda budzi się do życia, ale także my. Co najbardziej lubimy robić w ciepłe, wiosenne dni? Spacery. Dużo chodzi te spacery z rodziną, na rower pojeździć. Zależy od wieku. Jak takim jak ja, no to wystarczą spacery. Wiosną wszystko można robić. Na przykład w ogrodzie sobie dłubać. A, takie rzeczy. Grillować, jeździć na rowerze i dobrze się bawić. Tegoroczna zima była wyjątkowo długa i mroźna, a początek wiosny nie taki, jakiego byśmy oczekiwali. Dlatego tym bardziej cieszy to, że wiosna w końcu nadeszła i chyba wszyscy liczymy, że pozostanie z nami już na dobre.